Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Pan Radowic, a to jest kolejny odcinek symulatora Sim Rail. I dzisiaj kontynuujemy nasz dyżur na stacji Grodzisk Mazowiecki. Już w Państwu odciszam symulator, jak tutaj ktoś będzie mówił. Ja tak na początek nie chciałem zamieszania. Zaraz to cała nawałnica Regio tutaj na nas wjedzie. Tego towara wypuść może. Tak, ale wiesz co, muszę poczekać, bo jego muszę na jedynkę wpuścić. Ja mogę go na podmiejską, a tu jedzie Pendolino, a za nim idzie zaraz pośpieszny, także muszę najpierw czekać, jak on A, zdąży. dobra. No, podmiejski też by przejechał. Och, może go zrzucić tam na dół? Na południe? Znaczy w sumie na północ. Na północ. Ej, mogę go potem No nie, wysłać i na mogę, mogę, Żyrardów, i mogę, na coś. Korytów, obojętnie jak go wyślesz. Nie mogę. No niestety, dowala błąd. No to ciekawostka, bo ja w Grodzisku mogę sobie wysłać naprzemiennie, albo na 447, albo na 1 i nic się nie dzieje. Ale to w realu, ale nie w grze, rozumiem. Nie, no w grze, no właśnie tobie dzisiaj jednego wysłałem towara po 447, co miał jechać po jedynce. Tak, ale Nie, w Pruszkowie tak nie da się, bo w Józefinowie te towary zjeżdżają tam na obwodówkę. nie wiem, jeszcze po tym nowym update'cie nie grałem na Pruszkowie, więc... Dobra, teraz będę wpuszczał następnego, także można się szykować tutaj pierwszy. No, chciałem powiedzieć coś mądrego, a wyszło jak zawsze. Wyszło jak zawsze, miało być mądrze, a nie było. No niestety. Ja spodam. Okej, okay, dziękuję. Dziewięć, jeden, 392. 94, 392. Przyjechał. Bo i nie przyjechał. Jechał, przyjechał, staje. I dajmy mu odjazd. Piętnaście, 387, 1989.
Tamte są poopóźnione, więc w teorii ten, co jest najbardziej opóźniony, powinien chyba u mnie stać, nie? Powinny jechać planowe, ale dobra. Mieści 1,42. O nie. Pronto przyszło. Szyra rzutowa. 9,1394. No rzeczywiście jedzie taci. Mam same radio z tego żyra rzutowa jeszcze. Szesnaście 147. No dobrze. Możemy w sumie nawet dać przelot. Mogli o nim zapomnieć, nie? Do tego semafora kliknąłem sobie. Tu. No i zaraz 19.387 będzie sobie wyjeżdżał. Próbować ten filmik wrzucić. Gdzie pan to wrzucasz, ten filmik na YouTube'a, to może podlinkuję u siebie pod filmem, nie? Z dyżurki. No i się nie dowiem. Jaki to był numer? Zapomniałem. 19387.
Okej. No i w Pruszkowie znowu jest problem. Trzy pociągi stoją pod Wjazdowym, podany Wjazdowy, nikt nie chce wjeżdżać. Trzydzieści jeden, 136 jedzie sobie do Pruszkowa. Nie ma u mnie jakimś dziwnym cudem postój techniczny. Jedną minutę. A nie, nie, to zgłosiłem. Korytowa miała być. No dobrze, oczekujemy na kolejne pociągi, drodzy Państwo. Co się właśnie wydarzyło? 19:47 od pana Żelina do Żerardowa. No i super, w takim wypadku ten regio będzie tutaj czekał, aż Pendolino sobie nie przejedzie.
A czyli Pruszków jest już AI. 4-1-136. Czemu ty się nie poddałeś? O matko. Oczy. Dziewięć, jeden, 394. W sumie mógł tu wjechać i czekaj za tym, no ale dobra. Że niech mu będzie. Niech mu już będzie.
Mnie to powinno działać, no ale dobrze. Szesnaście, trzy, osiem, pięć, trzy, osiem, dziewięć, dziewiętnaście, trzy, osiem. Piętnaście, trzy, osiem, dziewięć. Proszę tutaj. Dziewiętnaście, czterdzieści siedem. To nie jest tak. Tutaj kawał i dalej czeka drugi pociąg też na wyjazd, nie? Cztery, jeden, cztery, dwa, leci przelotem. Pruszkowa. Okej. Nie ma problemu. I 14,147. No dobrze. Ekspres jedzie. No bo teraz nie zrobię czegoś takiego, no nie, niestety.
Okej. Czternaście 147, wjazd do Grodziska Mazowieckiego podany. 14147, dzięki, zrozumiałem. No dobrze, drodzy Państwo, ale tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.